Szczytno to miasto rozsławione przez Henryka Sienkiewicza, które na kartach krzyżaków uczyniły je miejscem tragedii Juranda ze Spychowa. Polskiego rycerza, którego krzyżacy, nie mogąc pokonać w uczciwej walce na polu bitwy, haniebnie zwabili do szczecińskiego zamku, porywając jego córkę Danusię i tu barbarzyńsko okaleczyli. Szczytno dziś to przede wszystkim siedziba Akademii Policji. Miasto, w którym możecie spotkać wyjątkowe pofajdoki, a rejestracje samochodów od razu przywołują na myśl Narodowe Siły Zbrojne. Szczytno to także gmina, w której znajduje się jedyny w północno-wschodniej części Polski port lotniczy, będący oknem na świat w Armii Mazur. Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach. A wkrótce w Szymanach powstanie także strefa przemysłowa, zlokalizowana przy samym lotnisku, która została dofinansowana kwotą 55 milionów złotych z budżetu państwa. Powstanie tej strefy będzie wielkim impulsem rozwojowym dla Szczytna i całego województwa warmińsko-mazurskiego. To nowe inwestycje, miejsca pracy i bardzo ciekawa perspektywa dla młodych ludzi. Tę wartość potęguje sąsiedztwo lotniska, bo transport lotniczy stwarza nieograniczone wręcz możliwości we współczesnym świecie. Ale zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Te ambitne plany rozwojowe lotniska i całej strefy przemysłowej może opóźnić, a nawet wstrzymać procedowany w Unii Europejskiej projekt Fit for 55, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku. Gdy projekt ten zostanie wprowadzony w obecnym kształcie, to wzrosną ceny produktów i usług wytwarzanych czy świadczonych przy użyciu energii pochodzącej z paliw kopalnych, a więc w Polsce zdecydowana większość, bo polska gospodarka opiera się głównie na tych źródłach energii. Wszystko dlatego, że droższe będą koszty emisji CO2. Wzrosną koszty produkcji rolnej, transportu produktów czy budowy domów i mieszkań, bo wszystkie te obszary mają być objęte ograniczeniami w zakresie emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Wzrosną także ceny biletów lotniczych, bo paliwo lotnicze będzie dodatkowo opodatkowane. Szacuje się, że ceny biletów tanich linii lotniczych mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. W konsekwencji tego znacząco wzrosną koszty życia praktycznie w każdym obszarze. Rozwój lotnictwa cywilnego zostanie drastycznie zahamowany, bo niewielu będzie stać na przelot samolotem, a to może przyczynić się do upadku małych, regionalnych portów, jak ten w Szymanach. Natomiast ci, którzy będą chcieli tu zainwestować, raz jeszcze się zastanowią, bo przewagi konkurencyjne, które mają tu teraz znaczenie wobec drastycznego wzrostu kosztów energii, transportu, produkcji, przestaną się liczyć. Natomiast produkcja rolnicza się zmniejszy, bo okaże się, że taniej będzie importować jakąś sztuczną żywność z krajów takich jak Chiny, Stany Zjednoczone, kraje Ameryki Południowej czy Indie, które nie będą obciążone tak drastycznymi dodatkowymi kosztami. Gdy plany te wejdą w życie, tak niestety będzie wyglądać świetlana dziś przyszłość Szczytna i całego regionu. Ale nie można na to pozwolić. Dlatego my w Polsce dalej musimy robić swoje. I walcząc, wierzyć, że ktoś wreszcie wycofa się z tych planów. I zrozumie, że tu w Polsce, na Warmii i Mazurach, w Szczytnie, takiej drogiej i kosztownej przyszłości nie potrzebujemy.